Serdecznie witamy wszystkich hodowców, gdzie ponownie znajdujemy się w miejscowości Kosakowo na wspólnym gmniku kolegi Maćka Wudzika. Kolegi Maćka Wudzika dzisiaj nie ma, gdyż jak się na pewno koledzy domyślają, teraz gdy jest już kolejny lot, on jedzie z gołębiami tam. Planujemy wypuścić gołębie około godziny 6 rano w miejscowości Sianów. To jest miejscowość tam położona nad morzem, w miarę tak blisko. No niestety tutaj ja tutaj kręcę, proszę mi wierzyć, to pogoda, tak jak widzimy, tutaj w miejscu, gdzie spodziewamy się gołębi, jest troszeczkę zachmurzenie, no i zaczyna padać. Teraz właśnie jak stoi, to słońce przed chwilą zaczęło padać. Nie jest to taki mocny deszcz, jaki siąpi. Rozmawiałem z Maćkiem, on kiedy jechał, to była godzina, gdzieś było między 4 a 5, mówił, że po drodze miał duże opady deszczu, ale teraz, kiedy przed chwilą z nim rozmawiałem, a mamy godzinę 5:30, mówił, że już ten deszcz tam przeszedł. Trochę opóźnił mu drogę, ale myślę, że o tej godzinie 6, ewentualnie troszeczkę później lub trochę wcześniej, te gołębie zostaną wypuszczone. Tak jak mówiłem, mamy godzinę 5:30, na lot zostało zakaszowanych 377 gołębi z tego gołębnika, który mamy tutaj na pierwszym planie. Natomiast z tego gołębnika, który nazywamy tak zwany nasz gołębnik NG, jest gołębi na lot przewidzianych 51 i tyle też zostało zakaszowanych. Czyli razem mamy ponad 428 gołębi, tak jakby razem taką grupą będą lecieć. No teraz pada, słyszymy tutaj, jest na razie jeszcze względnie cisza. Lot planowaliśmy specjalnie dzisiaj zrobić, gdyż tutaj od czwartku, piątku już się zaczną tutaj trenowanie na Kosakowie, na lotnisku Babich Dołach przed zawodami airshow, takimi pokazami lotniczymi. Zacznie się trenowanie, to będą duże hałasy, no mogłoby to utrudniać gołębiom no dojście, straszyć je. Natomiast dzisiaj myślę, że mimo tego deszczu, on podejrzewam, że przejdzie, wszystko się uda. No staramy się tutaj zawsze wszystko zorganizować dobrze, dlatego też ja tutaj od samego rana jestem, gdyż w momencie, kiedy by nastąpiły różnego rodzaju zmiany z czasem wypuszczenia, z punktem wypuszczenia, z odległościami, z systemach, które tutaj nadzorują nam prawidłową pracę rejestrowania przylotu gołębi, należy poprzestawiać, żeby te prędkości, które tam są, że tak powiem, wyświetlane, by były prawidłowo doprowadzone. Także na razie mamy tak jak jest, widzimy zachmurzenie, a za chwilkę będziemy się łączyć z kolegą Maćkiem. Tam jeszcze na pewno ktoś z kolegów przyjdzie odwiedzić, zobaczyć jak wygląda wypuszczenie tych gołębi. To będziemy wszystką tą informację tutaj mieli. Także na razie dziękujemy i czekamy na łączność z Maćkiem. No i po rozmowie z Maćkiem Wudzikiem widzimy, dokonaliśmy pewnych zmian, gdyż zmodyfikowaliśmy tutaj w programie, żeby prawidłowo program przeliczał prędkość, z jaką będą przylatywały gołębie. Czyli Maciek dojechał do miejscowości Sianów Kłos, tam gdzie planowaliśmy, jednak odległość jest nie 155, a 152 km. I również też postanowiliśmy wspólnie, bo z uwagi na pogodę, która tam panuje i tutaj mamy, zmienić troszeczkę czas wypuszczenia, czyli mamy godzinę przesuniętą do przodu, troszeczkę o 10 minut, czyli czas wypuszczenia nie z pierwotnie planowej godziny 6, a 5:50. Tutaj widzieliśmy, że zmian dokonywaliśmy. Uruchomiliśmy, jako że mamy 5:52. Mamy już wszystko tutaj podłączone. Widzimy, lot się aktywował. Nam pozostaje tylko nic innego, jak przełączyć tutaj na tabelę, gdzie będą prezentowane wyniki lotu i czekać na przylot gołębi. Tutaj mamy też, sprawdzamy poprawność pracy wszystkich anten. Jest na razie wszystko w porządku. Zaraz pójdziemy zobaczyć, czy drugi system to samo robi i wyjdziemy sobie też jeszcze zobaczyć, bo kiedy ostatnio nagrywaliśmy w tym wejściu, była tutaj pogoda taka nie najlepsza. Teraz zaczynamy, widzę, zaczyna się troszeczkę tutaj przyjaśniać. Widzimy te paręnaście minut, które nas od tamtego momentu pół godziny prawie dzieli. Już się to poprawiło, nie pada. Ten mały deszczyk już przeszedł. Natomiast też widzimy wiatr troszeczkę przegnał nam te chmury, które zasłaniały nam niebo. Teraz tak widzimy, mamy lekkie zachmurzenie. Tak jak wygląda na miejscu wypuszczenia, będziemy widzieli to na kamerze, gdyż Maciej na pewno nagrywa to, to później ten film zamieścimy, możemy na stronie internetowej tam zobaczyć. Natomiast my tutaj będziemy czekać, zobaczmy. Tu jest wszystko przygotowane na przyjęcie gołębi. Podejdziemy tylko jeszcze tutaj zobaczyć, czy tutaj ten drugi system wszystko nam poprawnie tutaj wystartował, bo powinno być tak, że on automatycznie się o godzinie 5:50, tak jak było ustawione, tutaj się uaktywni. No i mamy, tutaj też wypada nam przełączyć na listę z wynikami. Oczywiście tych gołębi na razie nie będzie. Zobaczymy, o której godzinie będą. Mamy ostatnio przyleciały poprawnie, było to około 1400 metrów na minutę.
Teraz natomiast zobaczymy, jak to będzie w dniu dzisiejszym. Na stronie internetowej www.naszegolewniki.pl, tutaj na stronie mamy właśnie też o właśnie to miejsce, taki klawisz na naszych gołębiach. Możemy kliknąć klawisz Nasze Golębniki. Tutaj sobie możemy wybrać z dwóch gołębników, które są do tego systemu podłączone, czyli NG kosakowo, to jest ten malutki gołębnik, i WG kosakowo, większy. Na przykład my sobie wybierzemy NG kosakowo. O, tutaj, i teraz kiedy klikniemy loty, widzimy trzy loty, które tutaj się odbyły na tym gołębniku konkursowe. Widzimy, możemy zobaczyć listę gołębi, które zostały zakoszowane na ten lot, i również też widzimy listę gołębi przylotu. No, na razie jeszcze z lotu numer 3 nie mamy, ale możemy też zobaczyć wszystkie poprzednie, na przykład lot numer 2. Tutaj też widzimy wszystkie parametry tego lotu, jakie były, jaki dystans, jakie gołębie brały udział i które przyleciały. Także na razie dziękujemy. Będziemy czekać tutaj wspólnie na przylot tych gołębi.